Już od początku spotkania grający w biało-czerwonych strojach gospodarze przejmują inicjatywę w grze. W drugiej minucie zostaje sfaulowany zawodnik Powiślaka Krystian Salamandra. Do piłki ustawionej na 30 metrze podchodzi Michał Chwiszczuk i oddaje celny strzał. Bramkarz gości popisuje się jednak skuteczną interwencją. A to już piąta minuta gry. Michał Chwiszczuk podaje na skrzydło do Kamila Leszczyńskiego, który dośrodkowuje w pole karne gości. Grający z numerem 21 Damian Kopeć główkuje jednak prosto w ręce bramkarza. W 13 minucie Damian Kopeć otrzymuje idealne podanie na skrzydło od Macieja Pięty. Jednak piłkę po jego strzale broni bramkarz gości. Jeszcze w 17 minucie kolejny rzut wolny wykonuje Michał Chwiszczuk. Jego dośrodkowanie w pole karne wybija na rzut rożny bramkarz gości. Bardzo aktywny w tym meczu Michał Chwiszczuk dośrodkowuje z rzutu rożnego na głowę Michała Grzegorczyka, ale obrońca Polesia wybija piłkę z bramki gości. Wreszcie nadchodzi 18 minuta meczu. Ponownie w pole karne Polesia dośrodkowuje Michał Chwiszczuk i Maciej Pięta przepiękną główką zdobywa bramkę dla Powiślaka. 18 minuta, Powiślak Polesie 1-0. W 30 minucie meczu grający z numerem 7 Grzegorz Misiarz fatalnie podaje do swojego bramkarza i napastnik gospodarzy Damian Kopeć przechwytuje piłkę. Jego sprytny strzał broni nogą Marcin Makowski. W 33 minucie gry Damian Kopeć ogrywa obrońców gości, ale piłka po jego strzale mija prawy słupek bramki Polesia. Goście próbują zdobyć bramkę, ale w dogodnych sytuacjach fatalnie pudłują. W 40 minucie meczu trener Powiślaka Jerzy Krawczyk przeprowadza zmianę. Za Macieja Piętę do gry wchodzi Kamil Przychodzień. Minutę później zawodnik odwdzięcza się trenerowi przepiękną bramką zdobytą po strzale głową. W 41 minucie Powiślak Końskowola, Polesie Kock 2-0. Więcej akcji już nie zobaczyliśmy i po 45 minutach gry Powiślak Końskowola, Polesie Kock 2-0.
Po przerwie gospodarze nie zwalniają tempa gry i w 52 minucie Kamil Przychodzień po raz drugi zdobywa bramkę dla Powiślaka. W tym momencie Powiśla Końskowola obejmuje prowadzenie 3-0. W 58 minucie meczu goście starają się strzelić honorową bramkę, ale na przeszkodzie staje dobrze dysponowany Michał Bicki. W 75 minucie spotkania Damian Kopeć otrzymuje podanie od Jakuba Wankiewicza. Niestety piłka trafia w ręce bramkarza gości. Jeszcze w 85 minucie Kamil Leszczyński dośrodkowuje w pole karne drużyny Polesia. Piłka trafia do Jakuba Wankiewicza, który strzela nad poprzeczką bramki gości. Kiedy zegar boiskowy pokazuje 88 minutę meczu, akcję prawą stroną boiska przeprowadza Jakub Wankiewicz. Jego precyzyjne podanie trafia do Sławomira Radzikowskiego i Powiślak podwyższa prowadzenie na 4-0. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego piłkarze Polesia wyłuskują piłkę przed polem karnym gospodarzy. Grający z numerem 11 Grzegorz Góral oddaje kapitalny strzał, który trafia jednak w słupek bramki Michała Bickiego. Więcej bramek już nie zobaczyliśmy, tak więc po jednostronnym meczu Powiśla Końskowola, Polesie Kock 4-0. Udało się strzelić jedną bramkę do przerwy, dość szybko, no później druga, także no jestem zadowolony, tym bardziej, że wygraliśmy. Na pewno przeważaliśmy, zawodnicy z Kocka jakoś nie stworzyli sobie jakichś klarownych sytuacji, może jeden strzał w słupek już w końcowej części gry, także myślę, że możemy być zadowoleni z przebiegu, bo jest jednak pierwsze zwycięstwo dość wysokie. Te mecze, które graliśmy do tej pory, to tak na styku były. Także fajnie, że się udało przełamać i zdobyć 3 punkty. Po ostatnim meczu u siebie, gdzie przegraliśmy 4-1, no chłopaki dzisiaj walczyli, widać było, zagrali nieźle. No i ta praca przyniosła efekty w postaci 4 bramek, tak więc cieszymy się, bo w końcu jesteśmy zwycięzcy. Na treningach dużo ćwiczymy gry bokami. No i dzisiaj tak się złożyło, że 3 bramki strzeliśmy z głowy, tak więc z rzutek. Tak więc powolutku treningi się tam w jakimś stopniu przekładają na mecze, no i z tego się wypada cieszyć. Takie zwycięstwo nie dość, że morale podniesie, to myślę, że troszkę pozwoli wierzyć w siebie. No wreszcie zwycięstwo i to przekonujące, także wydaje mi się chłopaki bardzo dużo zdrowia zostawili na boisku. No gratuluję chłopakom za bardzo dobry mecz. Przyjeżdżając tu liczyliśmy się, że będzie to mecz za 6 punktów. Graliśmy defensywnie w pierwszej połowie, udawało nam się to do 18 minuty. Błąd w kryciu, dośrodkowanie. Strzał głową z bliska 1-0, akcja druga podobna i to właściwie już ustawiło mecz. W drugiej połowie próbowaliśmy troszkę wyżej zagrać. Taka sama kontra, tylko z przeciwnej strony, też strzał głową. No już to w sumie ta trzecia bramka nas dobiła. Żałuję tego, że nie zdobyliśmy nawet jednego punktu, bo chodziło nam przynajmniej o jeden punkt. Mamy serię 3 porażek rzędu. No i prognostyk niezbyt dobry. Mamy teraz u siebie Kłos, Beniaminka. No i musimy zrobić wszystko, żeby te 3 punkty w tym meczu zdobyć.